Raków wygrywa, Legia wygrywa, Widzew wygrywa, Pogoń też wygrywa, tylko Lech bez punktów, a walka o utrzymanie pasjonująca jak bój o mistrzostwo po 3 punkty. Dopisują sobie ostatnia miedź i przedostatnia korona. W 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy nie brakowało emocji, zaciętych meczów i niespodzianek, a wszystkie gole z minionego weekendu zobaczycie w top momentach. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a wy jesteście na oficjalnym kanale PKO BP Ekstraklasy na YouTubie. Na trybunach w Częstochowie selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos obserwuje, jak lider tabeli Raków już w 10 minucie po pięknej zespołowej akcji obejmuje prowadzenie z Górnikiem Zabrze. Do siatki trafia Władysław Zgutkowski, Słotysze w strugach deszczu zalicza 6. trafienie w sezonie. Piłkarze trenera Marka Papszuna ostatni raz u siebie przegrali w grudniu 2021 roku właśnie z Górnikiem, ale powtórki nie będzie. W doliczonym czasie marzenia gości rozwiewa João Carlos. Brazylijczyk korzysta z błędu Roberta Dadoka i nie daje się dogonić. W sytuacji sam na sam pokonuje Daniela Bielicę. João Carlos strzela pierwszego gola dla swojego nowego zespołu. Raków wygrywa z Górnikiem 2-0 i umacnia się na pierwszym miejscu w tabeli. Druga w tabeli, Legia Warszawa, długo męczy się natomiast w Gliwicach z Piastem prowadzonym przez Aleksandra Wukowicza, który z Legionistami był mistrzem Polski jako piłkarz i jako trener. W 73. minucie Ariel Mosur fauluje w polu karnym Tomasza Pekharta i po analizie VAR rzut karny dla gości. 11 na gola tym razem zamienia Josue, który przecież zmarnował karnego w starciu z Krakowią. W meczu z Piastem piłka wpada do siatki i Legia wywozi ze Śląska 3 punkty. Chociaż kończy mecze w dziesiątkę, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymuje Bartosz Slisz. Piast wraca do strefy spadkowej, natomiast ekipa ze stolicy wciąż ma 7 punktów straty do Rakowa. Dystans do Rakowa i Legii chce utrzymać Lech Poznań, ale perfekcyjny kontratak Zagłębia Lubin wykańcza Dawid Kurminowski, który jako junior był zawodnikiem kolejorza. Teraz strzela swojego pierwszego gola w Ekstraklasie, grając przeciwko byłej drużynie. Asystę zalicza Damian Bochar, ale brawa dla całej drużyny, to była naprawdę idealna kontra. A to kolejna, piłkę traci Kwekwe Skiri, Łukasz Łakomy na skrzydło do Bochara. Bochar jest już w polu karnym, druga asysta Bochara w tym spotkaniu i gol Łukasza Łakomego. Miedziowi prowadzą przy Bułgarskiej 2-0. Jeszcze przed przerwą zastępujący Michaela Isaka Artur Sobiech zdobywa kontaktową bramkę, ale mistrza Polski na więcej nie stać, mimo że atakuje, a nawet Isak strzela do siatki, ale sędzia dopatruje się zagrania ręką. Ostatecznie Lech niespodziewanie przegrywa 1-2, natomiast piłkarze Waldemara Fornelika opuszczają strefę spadkową. Przez 93 minuty kibice w Łodzi nie doczekali się goli, ale oto Mateusz Żyro wrzuca w piłkę w pole karne, główka Bartłomieja Pawłowskiego i rezerwowy Christopher Norman Hansen daje zwycięstwo Widzewowi nad Śląskiem Wrocław 1-0. Euforia na wypełnionym po brzegi stadionie Widzewa. Łodzianie utrzymują 4. miejsce w tabeli i zbliżają się do Lecha Poznań. Na 5. pozycji Pogoń Szczecin. Portowcy już w 5. minucie po koronkowej akcji, asyście Sebastiana Kowalczyka i golu Leonardo Kutrisa prowadzą zwartą Poznań. Dla Greka to pierwsza bramka w barwach portowców, ale przed przerwą przyjezdni doprowadzają do wyrównania po zamieszaniu pod bramką Dantego Stipicy. Gola zapisujemy na konto byłego zawodnika Pogoni, Macieja Żurawskiego. Po przerwie gospodarze ruszają do ataku. Piękna asysta Kamila Grosickiego i Luka Zachowicz ponownie zapewnia piłkarzom ze Szczecina prowadzenie. Zobaczmy raz jeszcze, jak znakomicie zewnętrzną częścią stopy zagrywał Grosik. A Zachowicz, który niedawno przedłużył kontrakt z Pogonią, strzela 5. gola w sezonie. W 56. minucie kolejna cudowna akcja portowców i tym razem to Zachowicz asystuje, a Grosicki podwyższa na 3-1. Pogoń Szczecin, która nie najlepiej zaczęła rundę wiosenną, tym razem pewnie i zasłużenie wygrywa. W Krakowie Mateusz Mak do Kokiego Hinokio i Stal Mielec prowadzi z Krakowią 1-0. W przerwie trener Pasów Jacek Zieliński dokonuje 3 zmian i gospodarze odpowiadają. Wprowadzony z ławki Jevhen Konopnianka dogrywa na centymetry do wprowadzonego z ławki Otara Kakabadze. Mamy remis 1-1. 5 minut przed końcem Kakabadze dokłada asystę, a Patryk Makuch zapewnia 3 punkty Pasom. Krakowia po raz pierwszy w sezonie odwraca losy spotkania i odskakuje Stali w tabeli. Piękna indywidualna akcja, strzał i gol! Ronaldo de Aconu przesądza o wyniku meczu za 6 punktów. Przedostatnia w tabeli Korona Kielce pokonuje będącą tuż nad strefą spadkową Lechię Gdańsk.
Dla Rumuna to pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Po ostatnim gwizdku wielka radość w Kielcach, ale Korona pozostaje na 17. miejscu. A na 18. ostatnim wciąż Miedź Legnica, która też nie rezygnuje z walki o utrzymanie. Ale łatwo nie jest w meczu z Wisłą Płock, to goście od początku ruszają do zmasowanych ataków i wreszcie Marko Kolar strzela gola. Tuż przed przerwą nadzieję piłkarzom z Legnicy daje Krzysztof Kamiński, który popełnia błąd i fauluje Kamila Drygasa. Chwilę później bramkarz Wisły broni jedenastkę wykonywaną przez Enriqueza, ale sędzia Patryk Gryckiewicz nakazuje powtórzenie rzutu karnego, bo Kamiński w momencie strzału stoi przed linią. Powtórka, Angelo Enriquez tym razem się nie myli, niespodziewanie Miedź doprowadza do remisu 1-1. To siódmy gol Chiliczyka w obecnych rozgrywkach. Po przerwie Hubert Matynia z rzutu rożnego dośrodkowuje piłkę wprost na głowę Nemanji Miłuszkowicza. Miedź nie najlepiej zaczęła ten mecz, ale odnosi ważne zwycięstwo, chociaż nie daje ono jeszcze opuszczenia ostatniej lokaty. Zakończenie 21. kolejki w Radomiu. Radomiak podejmuje Jagiellonię Białystok i gospodarze powinni wygrać, ale w niesamowity sposób strzał Roszej do Witka Abramowicza broni Zlatan Alomerowicz. Wow, co za interwencja! Golkiper Jagi ratuje swojej drużynie punkt. To już 9. remis piłkarzy z Białegostoku w tym sezonie. Mecz w Radomiu kończy się jedynym w tej serii gier remisem. Popatrzmy raz jeszcze na wyniki 21. kolejki. Z czołówki tabeli punktów nie zdobywa tylko Lech Poznań. Natomiast Raków, Legia, Widzew i Pogoń zwyciężają. Ciekawie w walce o Mistrzostwo Polski, ciekawie też w rywalizacji o utrzymanie. 3 punkty w tej kolejce dopisują sobie Miedź, Korona i Zagłębie. W tabeli Raków 7 punktów przewagi nad Legią i już 13 nad Lechem. Blisko podium Widzew, dalej Pogoń i Krakowia. Do strefy spadkowej ponownie spadł Piast. Korona wciąż przedostatnia, Miedź ostatnia. W 22. kolejce Raków jedzie do Białegostoku, także w piątek mecz Legia-Widzew. W sobotę Piast Krakowia, Warta Korona i Lechia Radomiak. W niedzielę Stal Górnik, Wisła Pogoń oraz starcie Śląska z Lechem. Zakończenie kolejki w Lubinie, Zagłębie podejmie piłkarzy Miedź Legnica. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.